Witamy w Zagłębiu. Tak jak rozmawialiśmy, w tym sezonie będziesz jedynym chyba zawodnikiem wypożyczonym z Legii Warszawa. Będzie ci to przeszkadzać, czy niekoniecznie? Znaczy, według mnie to jest tylko na papierze umowne. Tak jak poznałem wszystkich zawodników z szatni, nikt tak jakby nie robi mi problemów z tego powodu, czy coś jest nie tak, ale nie robi mi to żadnego problemu i mam nadzieję, że będzie okej wszystko. Ale kilka znajomych osób w szatni jest, a to chyba zawsze pomaga. Nie, no pewnie już tutaj poznałem chłopaków, spędziłem z nimi już praktycznie półtora tygodnia, zagrałem 2-3 spotkania i wszystko idzie na razie dobrze, współpraca na boisku i tak samo dogadujemy się w szatni, więc mam nadzieję, że w tym roku zrobimy coś wielkiego w Zagłębiu. Zadebiutowałeś w seniorskiej piłce w drugiej lidze grupie wschodniej w Concordii. Powiedz, jak wspominasz tamten czas, bo w wieku 16 lat nie każdy ma okazję debiutować na szczeblu centralnym. Na pewno to było dla mnie takie zderzenie z rzeczywistością. Wtedy w wieku 16 lat właśnie dopiero wchodziłem w taką seniorską piłkę poważną. Byłem strasznie taki chudy, że jak grałem na obrońcę, który był na przykład dobrze zbudowany i silny, wysoki, to czułem, że jeszcze dużo pracy przede mną, ale wydaje mi się, że z roku na rok robiłem postępy i na przykład dziś jestem w takim miejscu, jestem z tego bardzo zadowolony. Scouting Legii dostrzegł cię? Był to dla ciebie duży taki plus i takie dowartościowanie? Na pewno czułem się zadowolony, że ktoś docenił moją pracę. Zostałem zaproszony na testy, później na obóz i rok później praktycznie po debiucie w drugiej lidze zostałem zawodnikiem Legii Warszawa, gdzie przez 3 lata przy Łazienkowskiej walczyłem o trofea i dawałem z siebie jak najwięcej dla klubu. Zwycięstwo w Centralnej Lidze Juniorów, ale chyba najmilsze wspomnienia z tej Młodzieżowej Ligi Mistrzów. Real Madryt, Borussia, Sporting. Chyba wspaniała taka kartka w karierze. Na pewno oba Mistrzostwa Polski Juniorów Starszych cieszą, ale no te 6 spotkań w Europie to było naprawdę coś, mega przeżycie, które będę wspominał do końca swojego życia i właśnie takie mecze w Madrycie czy w Borussii, w Lizbonie, każdy z nich miał swoją historię, tak samo u nas i to też był dla nas wyznacznik pracy, jakby ile jeszcze nas czeka, żeby dojść na taki poziom. Trener Magiera, chyba w jego ręce trafiłeś na początku do Legii Warszawa, on pracował w Zagłębiu Sosnowiec. Czy rozmowa z nim, kierunek Sosnowca, to miało znaczenie? Rozmawialiśmy na obozie dużo o tym i na pewno jego rady, jego pomoc staram się wykorzystać jak najlepiej i nie ukrywam tutaj, że oboje zdecydowaliśmy, że Zagłębie będzie najlepszym kierunkiem dla mnie i wydaje mi się, że to na pewno był strzał w dziesiątkę. W Sosnowcu nowa drużyna powstaje, więc każdy z czystą kartą i chyba dla was to jest dobry atut. Dokładnie, każdy przyszedł tutaj, może się pokazać od pierwszego dnia, walczyć o skład i nie ma tutaj, że ktoś gra za coś, tylko po prostu decyduje o tym dyspozycja i kto na ten moment po prostu czuje się silniejszy. W takim razie gratulujemy, witamy i życzymy dużo zdrowia na ten sezon. Dziękuję bardzo.